Zarówno samochody, ciężarówki, samoloty, jak i inne pojazdy mechaniczne po pewnym czasie stają się zabytkami i muszą trafić na złom. Niektóre jednak nie mają tyle szczęścia i składowane są na jednym z kilku na świecie tajemniczych metalowych cmentarzysk. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam kilka takich zapomnianych miejsc. Zapraszam do oglądania. Cmentarzysko statków. Chittagong to główny port morski w Bangladeszu, który jest jednym z najbiedniejszych krajów Azji. Jest to też jedno z najbrudniejszych miejsc na świecie. Wszędzie można natrafić na kałuże oleju silnikowego zmieszane z wodą. W dodatku, wzdłuż wybrzeża leżą rozsiane kilometrami metalowe konstrukcje oraz wraki statków, tworząc największy na świecie cmentarz dla różnych wodnych pojazdów i sprzętów. To właśnie tutaj różne metalowe giganty znajdują swoje ostatnie miejsce spoczynku. Ale dlaczego nie zostały one w jakiś odpowiedni sposób zutylizowane? Jak się okazuje, wkrótce po ożywieniu przemysłu metalowego w latach 50. ludzie nie mieli do tego głowy. W dodatku drogie ubezpieczenia i surowe wymagania recyklingowe w rozwiniętych krajach europejskich sprawiły, że ich złomowanie stało się kompletnie nieopłacalne. Pewnego dnia, podczas silnej burzy, pewien grecki statek rozbił się w porcie w tym miejscu. Nie dało się już go uruchomić, więc do jego rozbiórki zatrudniono lokalnych mieszkańców. W ten sposób bardzo szybko ten port rybacki zamienił się w prawdziwy cmentarz dla wielu innych statków. Obecnie każdego roku złomowanych jest tu od 180 do 250 statków. Około 80 tysięcy osób, z których 10 tysięcy to dzieci w wieku od 10 do 14 lat, zajmuje się złomowaniem. W dodatku, w powiązanych ze złomem sektorach pracę znalazło aż 300 tysięcy kolejnych osób. Wynagrodzenie pracownika w tym miejscu to zaledwie 3 dolary dziennie i to wszystko przy 12 godzinach pracy 6 dni w tygodniu. Oprócz niskich zarobków warto nadmienić, że całe złomowanie odbywa się ręcznie, bez użycia maszyn. Podczas demontażu statków często na brzeg rozlewa się olej silnikowy, przez co maksymalne dopuszczalne stężenie ołowiu jest tutaj przekroczone 320 razy. Na miejscu dochodzi do ciągłego łamania zasad bezpieczeństwa, co skutkuje częstymi wypadkami, a co roku od 300 do 400 pracowników zostaje z tego powodu niepełnosprawnymi. Miejsce spoczynku samolotów. Pustynia w Arizonie skrywa wiele tajemnic. Jedną z nich jest ten tajemniczy cmentarz porzuconych samolotów. Jest to obecnie największe cmentarzysko samolotów na świecie. Wcześniej znajdowała się tu baza Sił Powietrznych USA Davis-Monthan. Od 1925 roku szkolono tu pilotów bombowców. Po II wojnie światowej miejsce to zostało wybrane na cmentarz lotniskowy ze względu na swój suchy klimat i twardą glebę. Obecnie przechowywanych jest tutaj ponad 4400 porzuconych samolotów, w tym nieczynne amerykańskie bombowce B-52, które mogły przenosić broń nuklearną. Liczba nowych samolotów przybywających co roku na cmentarz jest niemalże równa liczbie samolotów wychodzących, które są sprzedawane do innych krajów. Według oficjalnych danych, za każdego dolara wydanego na utrzymanie tego cmentarza, baza zarabia 11 dolarów ze sprzedaży odrestaurowanych samolotów. Możliwe, że tego nie wiedzieliście, ale właśnie to miejsce było wykorzystane w produkcji filmu Transformers – Zemsta upadłych. Cmentarz samochodów. W lesie Châtillon w południowej Belgii znajduje się cmentarz samochodowy, na którym są pochowane luksusowe pojazdy z dawnych lat. Wiele aut marki Opel czy BMW zostało tam pozostawionych i od kilkudziesięciu lat pokrywają się mchem, rdzą i pleśnią.
Powszechna legenda głosi, że pojazdy te należały kiedyś do stacjonujących tam podczas II wojny światowej amerykańskich żołnierzy. Kiedy żołnierze wrócili do domów, dowiedzieli się, że nie otrzymają zwrotu kosztów za transport tych samochodów. Z powodu biurokracji i wysokich opłat celnych ani jeden z nich nie został zwrócony do Stanów Zjednoczonych. Wszystkie te pojazdy zepchnięto do lasów, gdzie samotnie korodowały. Niestety, wiele z nich zostało skradzionych lub rozebranych na części przez mieszkańców oraz kolekcjonerów klasyków. Pozostałe samochody zostały usunięte w 2010 roku ze względu na ochronę środowiska. Motoryzacyjne oszustwo. Ponad 400 tysięcy zupełnie nowych samochodów z silnikiem diesla zostało porzuconych na tym stadionie w Michigan. Wszystko to za sprawą dość głośnego skandalu ekologicznego. We wrześniu 2015 roku ujawniono, że auta Volkswagena i Audi z dwulitrowymi silnikami wysokoprężnymi były wyposażone w oprogramowanie, które podczas testów dziesięciokrotnie zaniżało ilość szkodliwych spalin. Firma przyznała się do tego kłamstwa, odkupując wadliwe modele od ich właścicieli i sprzedając je do Stanów Zjednoczonych. Koncern musiał znaleźć jakieś miejsce, gdzie mógłby przechowywać te pojazdy. Wybrano ten stadion, bazę wojskową w Kalifornii i port w Baltimore, gdzie obecnie stoją tysiące nowych samochodów, które nie zostały dopuszczone do użytku. Cmentarzysko pociągów. Tuż za miastem Uyuni, w południowo-zachodniej Boliwii, można znaleźć dziesiątki opuszczonych pociągów parowych. Miejsce, oznaczone prostym słowem cmentarz, stało się atrakcją dla turystów odwiedzających pobliskie miasto. Kolej służyła lata temu spółkom górniczym do transportu rudy, która szybko się wyczerpała. Po tym wszystkim nikt nie mógł znaleźć zastosowania dla tej kolei, więc została zamknięta. Porzucone pociągi były niszczone przez wiatr przez dziesiątki lat. Dziś te zardzewiałe, zabazgrane przez graffiti i w większości dawno rozebrane na części maszyny są niczym więcej jak pięknym reliktem dawnego przemysłu. Park metalowych marzeń. W stanie Wisconsin w USA, niedaleko jeziora Devil's Lake, znajduje się park, w którym zieleń drzew przeplata się z tonami zardzewiałego metalu, połączonego w przedziwne rzeźby. Ta fantastyczna konstrukcja, zbudowana ze starych samochodów, wyrzuconego sprzętu elektrycznego i innych odpadów gromadzonych przez kilka dziesięcioleci, jest znana jako Park Rzeźb doktora Evermore'a. W dzieciństwie mężczyzna o imieniu Tom Avery żył we własnym nierealnym świecie stworzonym przez wyobraźnię. W jego głowie powstała historia, w której naukowiec Evermore miał dość Ziemi i postanowił odlecieć gdzieś na statku kosmicznym wykonanym samodzielnie. Gdy Tom dorósł, przekształcił dziecięce marzenie w zawód i otworzył firmę zajmującą się demontażem i obróbką urządzeń przemysłowych. Ponieważ przez jego ręce przechodziło wiele wyrzuconych sprzętów, Tom zaczął zbierać wszystko, co przykuło jego uwagę. Przez lata składował złom na kilku specjalnie zakupionych działkach. Kiedy w końcu postanowił zrealizować swoje marzenia z dzieciństwa, jego kolekcja metalowych części ważyła setki ton. W centrum parku doktora Evermore'a znajduje się antygrawitacyjny statek kosmiczny zwany Forever Tron, który jest tym samym statkiem kosmicznym, na którym wyimaginowany bohater podróżował do nieznanej galaktyki. Jest on tak obszerny, że został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako największa konstrukcja metalowa na świecie. Forever Tron ma wysokość 15 i szerokość 36 metrów, a do tego waży aż 300 ton. W eksponacie znajduje się nawet prawdziwa komora dekontaminacyjna prosto ze statku kosmicznego Apollo 11.
Ekscentryczny wizjoner przez ostatnich kilka lat kontynuował swoją pracę i zmieniał metalowy złom w kolejne dzieła sztuki. Niestety Tom Avery zmarł w 2020 roku w wieku 82 lat. To wszystko na dziś. Co sądzicie o tych metalowych cmentarzyskach? Musicie przyznać, że robią wrażenie. Napiszcie w komentarzach, który z nich podobał Wam się najbardziej. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!